Cześć, witajcie w 57. odcinku przygód Roberto Brawandowskiego. Mamy za sobą ciężki mecz Champions League, który niestety, ale królewscy przegrali tylko i wyłącznie dlatego, że nikomu nie chciało się grać w defensywie. No ale nie przeszłością ta kariera żyje, w związku z czym trzeba otrzeć te łzy z polików, no i przesunąć kalendarz w przód, ponieważ jak widzimy, Real Madryt będzie się teraz mierzył w lidze hiszpańskiej z drużyną Osasuny. Nadmienić tutaj trzeba, że nasi przeciwnicy zajmują obecnie 14. lokatę w La Lidze, a to oznacza, że być może będzie to miły przerywnik od ciężkiego starcia nadchodzącego po raz kolejny z Bayerem Leverkusen. Oczywiście na boisku nie zabraknie Prawandowskiego, przenosimy się zatem na stadion. Prawandowski mknie na prawe skrzydło, jest na wysokości pola karnego, dośrodkowuje na główkę do Winiego. Tutaj jednak Lodygin łapie futbolówkę, wybija ją daleko, jednak robi to na tyle nieudanie, że piłka pada łupę Leżę. Leżę zagrywa do Czumeniego, Czumeni do Winiego, Wini z powrotem do Czumeniego, no i Leżę oddaje strzał w 8 minucie. Mamy 1-0 dla Realu Madryt, a to oznacza, że królewscy raczej zapomnieli o tej delikatnej, ale jednak porażce z Bayerem Leverkusen, a teraz mogą cieszyć się z prowadzenia razem ze swoją publicznością zgromadzoną na Santiago Bernabeu. Bardzo maszynowo rozegrana ta akcja, piłka powędrowała przez Czumeniego do Winiego, potem jednak wróciła z powrotem od Winiego przez Czumeniego do Leżę. Belgijski napastnik jednak po raz kolejny nie próbował już nigdzie podawać, po prostu uderzył, a piłka jakimś cudem wpadła do siatki. To znaczy, nie jakimś cudem, oczywiście tutaj wszystko było zależne od wysokich umiejętności strzeleckich napastnika Realu Madryt. Osasuna kombinuje zagranie do Aymara Oroza, ten decyduje się na strzał zza pola karnego, jednak nabija Timbera. No i poniekąd dobrze, że nie jest to kariera menedżera, którą gramy na streamach, bo z pewnością sędzia odgwizdałby rękę. Tymczasem szykuje nam się kontra Realu Madryt, Leżę z Prawandowskim wymieniają się podaniami. Znów piłka do Polaka, ten jest na wysokości pola karnego, ale teraz nie dośrodkowuje, wbiega w nie. Ostatecznie wycofuje futbolówkę do Szoboszlaja, a ten zamiast oddać strzał przekombinował. Widocznie znajduje się w tej chwili na etapie fascynacji gry w szachy. Można było bić Hetmana, a tutaj Roszada. Leżę zagrywa do Szoboszlaja, tędy stawia piłkę Winiemu, Wini niby się pomylił, oddaje strzał, no i Łodyga, tak powiedzmy o tym bramkarzu, broni piłkę. Wini złapał się za głowę, no z pewnością dziś wieczorem nie jeden z Polaków też złapie się za głowę, jak wyspy owcze wpakują nam bramę. Na razie jednak Real Madryt Osasuna 1-0. Ale skoro już delikatnie otarłem się o ten temat, to możecie w komentarzu pozostawić swoje predykcje co do wyniku dzisiejszego spotkania Polska-Wyspy Owcze. Ja osobiście uważam, że będzie to bardzo wyrównane spotkanie. No ale oczywiście w pewnym momencie przemówi geniusz Grzegorza Krychowiaka i wygramy to spotkanie. Tymczasem leci kontra Osasuny, zagranie do Laby, Laba do Małkoko, a ten ma przed sobą Courtois. No i oczywiście nic sobie z tego nie zrobił, uderzył i mamy remis 1-1. Real Madryt wraca na swój poziom, czyli oddaje za darmo bramki. Napastnik Osasuny nawet niespecjalnie potrzebował asysty któregoś z kolegów. Zobaczmy, jedno proste podanie, obrót 360, no i mamy bramkę. Znaczy 180, 360 to zdecydowanie pobiegłby w kierunku swojego golkipera. Tymczasem Courtois jedyne co mógł, to wyprostować dłonie, udając, że chce obronić. Ancelotti natomiast dynamicznym ruchem dłoni próbował poprawić sobie uczesanie, ale zapomniał, że trzeba było to zrobić drugą ręką. Tymczasem Małkoko z 11 bramką w tym sezonie. Chyba była ostra pogadanka w szatni, ponieważ królewscy cały czas siedzą pod bramką rywali. Wini zagrywa do Leżę, ten do Polaka, Prawandowski w polu karnym świetnie zmienił obrońcę, oddaje strzał, ale zrobił to o milisekundy za późno i golkiper obtarł swoim cielskiem lecącą futbolówkę. Tak to z Łodygami bywa, jak wiatr za mocno zawieje, to uderzają po elewacji, w tym wypadku blokują uderzenie Roberto. Dobrze, że Prawandowski nie uderzył za mocno, bo połamałby gałęzie. Tymczasem szansa dla królewskich z rzutu rożnego. Paketa wrzuca w pole karne, jednak piłka zostaje wybita. Jeszcze Nacho główką z całej sili, Szoboszlaj do Czumeniego. Czumeni zostawia piłkę Prawandowskiemu, ale Prawandowski, kiwając się, w tym wypadku chyba z własnym cieniem, zapomniał o piłce. Leżę do Roberto, zwróćmy uwagę, jak Polak świetnie radzi sobie z przeciwnikiem na plecach, teraz prostopadłe, genialne zagranie do belgijskiego napastnika, ten jednak zamiast strzelać, odciąga obrońcy, zagrywa piętką do Pakety, a ten bez problemu ładuje futbolówkę do bramki przeciwników. 2-1, Real Madryt wychodzi powtórnie na prowadzenie w 56 minucie.
No, co by nie mówić, Roberto Prawandowski w tym wypadku został okradziony z asysty. I te pieniądze się im po prostu należały. Beata, nie pieniądze, a asysta. No chyba, że Leżę ma taką zasadę, której jeszcze nie znaliśmy. Jedna bramka na mecz to zdecydowanie za dużo. No oczywiście wiemy, że Roberto Prawandowski jak zechce, to i sobie z 10 bramek strzeli, zaliczy 18 asyst w jednym meczu. Ważne, że Paqueta trafia, ponieważ Królewscy po raz kolejny wychodzą na prowadzenie z 14 drużyną ligi. No, myślę, że remis w tym spotkaniu zupełnie nie wchodzi w rachubę. Leżę Paqueta, ten do Roberto Prawandowskiego, Polak w polu karnym, będzie kiwał się z obrońcami, decyduje się na uderzenie, jednak trafia w obrońcę. Jeszcze pojedynek z bramkarzem, no z łodygą Roberto to szans jak widać nie ma. Było blisko, ale otrzymania żółtej kartki przez Polaka. Avila tymczasem ni to potknięcie, ni to przyjęcie, ni to poślizgnięcie zagrywa do Laby. Laba w polu karnym oddaje piłkę Avili, a ten bez zamysłu uderza z całej siły i po raz kolejny Osasuna doprowadza w tym meczu do remisu. Powtórzę to jeszcze raz, jak już wspominałem, w tym meczu remis raczej nie wchodzi w rachubę, więc będziemy mogli spodziewać się za chwilę mocnych rotacji w zespole królewskich, aby jak najszybciej po raz kolejny wyjść na prowadzenie. Tymczasem Avila świetnie zmylił Courtois, bo każdy myślał, że uderzy po dłuższym słupku, ten jednak postanowił wcisnąć piłkę przy krótszym. No jak widzimy, sam Courtois nie miał najmniejszych szans, ani nie miał nic do powiedzenia, no bo ciężko się wypowiadać, jak trzeba bronić. Prawandowski przesunięty w tej chwili na środkowego napastnika, jednak to nic nie zmienia, ponieważ znów przy piłce Osasuna, teraz piłka na lewym skrzydle dla odmiany, dogranie do Fernandeza, ten do Avili, a ten znów bez zastanowienia pokonuje Courtois. No nieprawdopodobny jest ten zawodnik, co gorsza nieprawdopodobne jest również to, że Osasuna na Santiago Bernabeu wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu i to na 10 minut przed końcowym gwizdkiem sędziego, niby akcja, która kompletnie nic miała nie wnieść. Ale ostatnie podanie Fernandeza okazało się być tym kluczowym, ponieważ zgubiło całkowicie defensorów królewskich. Courtois po raz kolejny gdzieś tam zamarkował, że chce się rzucić, no może nawet się rzucił w końcu, ale nie był w stanie obronić tego potężnego strzału pod poprzeczkę drużyny przeciwnej. Znów to powtórzę, wspominałem, że remis nie wchodzi w rachubę w tym spotkaniu, no ale chyba nikt nie pomyślał o porażce. Jeszcze ostatnia szansa w tym meczu, Roberto Prawandowski prosto padłe zagranie do Viniego, może jeszcze uda uratować remis, Brazylijczyk jednak w obrońce, Prawandowski znów przy piłce, zostawia futbolówkę, Leżę, ten też w obrońce, no i ostatecznie cała akcja spaliła na panewce, ponieważ każdy łupnął sobie w defensora. Nieprawdopodobne, ale jednak Osasuna wygrywa z Realem Madryt 3-2. Roberto Prawandowski, co ciekawe, ani nie zaliczył w tym meczu asysty, ani bramki. Kompletnie wyłączony był bowiem przez zawodników drużyny przyjezdnej. No i co by tutaj nie mówić, jak na to nie spojrzeć, Barcelona wykorzystała swoją szansę i skróciła dystans do królewskich znów na 3 punkty. Ale i tak to nie jest najgorsza informacja. Najgorszą informacją jest to, że najpierw przegrana w Champions League, teraz przegrana w La Lidze. No i mamy dwumecz, a raczej drugi mecz dwumeczu przeciwko Bayerowi Leverkusen. No i jeżeli Real Madrid będzie grał tak jak grał przed chwilą, to czarno to widzę, że będzie awans do półfinałów. Szczególnie z tak naszprycowanym jak koksem Bayerem Leverkusen. No ale nic tutaj nie wskuramy, jeżeli oczywiście nie przesuniemy kalendarza w przód, ponieważ to nas nie ominie. Jaki będzie rezultat końcowy, dowiemy się za chwilę, ponieważ na Santiago Bernabeu już rozgrzewają się zawodnicy Madrytu i Leverkusen. Zobaczymy, czy Germańcy też są tacy mocni, jak przyjdzie im grać na wyjeździe. No ale póki co to oni są w lepszej sytuacji, ponieważ mają bramkę przewagi nad królewskimi. Może zobaczmy, jak ładnie wygląda stadion z lotu ptaka, bo może być to jedyna ładna sprawa, którą zobaczymy dzisiaj, jeśli chodzi o Real Madryt. Nie no dobra, podśmiechujki na bok, bo zaczynamy ten mecz. No i już na dzień dobry, Timber oddaje piłkę Van Bissace, Harry Kane wycofuje do Andricha, Andrich sprytnie do Palaciosa, znów Harry Kane, tym razem na bok do Wirtza. No i dobrze się udało, że Courtois obronił, bo już by były dwie bramki do odrobienia, a pasce królewscy obecnie mają naprawdę paskudną. Zwróćmy uwagę, mało zabrakło Wirtzowi, aby zdobyć bramkę, tym razem jednak Courtois, no chyba po meczu z Osasuną nauczył się, że można również strzelać po krótszym słupku. Di Lorenzo świetnie przechwytuje futbolówkę i zagrywa do Roberto, Prawandowski do Leżę, Belk rusza na środek boiska, ostatecznie jednak decyduje się na zagranie do Polaka, Prawandowski w polu karnym oddaje strzał pomimo obecności obrońcy i po rękach Pickforda, piłka wpada do bramki, a to oznacza, że zgromadzeni wszyscy kibice na Santiago Bernabeu, no i ci przed telewizorami to nawet Calafiora na nosie mogli zobaczyć, ale zgromadzeni na stadionie są świadkami tego, jak Polak doprowadza do remisu w dwumeczu. Teraz można powiedzieć, że to spotkanie rozpoczyna się na nowo.
Jak widzimy z tego ujęcia, Martinez próbował sobie zrobić stolik z pleców Prawandowskiego. Polak jednak niewzruszony wiedział, że jego zadaniem jest oddanie strzału. Tak też właśnie uczynił i dzięki temu Królewscy prowadzą w tym meczu 1-0. Roberto Prawandowski w 17 minucie stał się autorem 12 bramki w rozgrywkach Champions League, oczywiście tego sezonu. No i teraz zrobi się naprawdę gorąco. Pytanie, komu bardziej? Paqueta zagrywa do Roberto Prawandowskiego, ten przy bocznej linii postanawia o dziwo cofnąć się z futbolówką, znów zagrywa do Paquety, Paqueta oddaje piłkę, Roberto, ten strzela! No, Pickford tym razem już nie odwalił babola, nie strzelił główką swoją bramkę, po prostu wybił piłkę. No ale odpowiadając sobie na pytanie zadane dosłownie przed chwilą, Goręcej w tej chwili z pewnością jest kibicą Bayeru. Ale teraz cisza o temperaturze, Roberto Prawandowski wpada w pole karne, podaje po ziemi w kierunku Leżę, ale tutaj szybszy okazał się być obrońca. Di Lorenzo do Toniego Krosa, ten do Prawandowskiego, Roberto na boku boiska, na wysokości pola karnego dośrodkowuje do Viniego, Vini uderza z główki, ale nie trafia w bramkę. No, w tym meczu Real Madryt w końcu może się podobać, atakują i są widoczni w głównej mierze przy bramce rywali, a nie dodający otuchy Courtois. Tchouaméni do Paquety, Paqueta genialnie dostrzega Prawandowskiego, który wyprzedza obrońcę, Polak jest w polu karnym, oddaje strzał, jednak Jordan Pickford tym razem wyciąga się jak długi i nie wpuszcza piłki do swojej bramki, a szkoda, bo mogło być już 2-0. To nie koniec tarapatów, Leverkusen leżę górą do Prawandowskiego, Roberto bez problemu radzi sobie z Acuñą, wpada w polu karnym, znów asysta Martineza, który nie radzi sobie z Roberto i tym razem już Pickford nie musiał pomagać. Roberto Prawandowski po raz drugi staje się autorem trafienia w tym meczu i to oznacza, że Królewscy w tej chwili przechylają szale zwycięstwa na swoją stronę w tym dwumeczu. No i teraz patrząc na tę cieszynkę, tak naszła mnie konkluzja po ostatnim odcinku, że nikt nie zauważył, że Roberto Prawandowski przed meczem z Barceloną otrzymał swoją wymarzoną koszulkę z numerem 11. No, ale wracając do meczu, Roberto Prawandowski na zejście do szatni podwyższa prowadzenie. Jak widzimy w drugiej połowie, Roberto nie odpuszcza, jest na wysokości pola karnego, wbiega w nie, zagrywa w kierunku Leżę, Pickford jednak sięga futbolówki. Jeszcze Toni Kroos z powrotem do Roberto, Prawandowski w asyście, Acuña tym razem oddaje strzał. No, tutaj delikatnie przestrzelił. A szkoda, bo po pierwsze byłby hat-trick, a po drugie dwubramkowa przewaga w dwumeczu. Uwaga, uwaga, w 61 minucie Bayer Leverkusen odnalazł się na boisku, Munian w kierunku Kane'a, jednak Tchouaméni trzeźwo zatrzymuje to podanie. Roberto otrzymał z powrotem piłkę, jednak hiszpański zawodnik wybił mu ją spod nóg i będziemy mieli wznowienie przez Courtois. Było gorąco, no dobra, letnio nie gorąco, pod bramką Realu Madryt. Palacios w przód do Andricha, Andrich do Harry'ego Kane'a, napastnik Anglii nie widzi szans na zagranie, z powrotem cofnięte do Andricha. No tutaj trzeba powiedzieć, że Courtois stanął w końcu na wysokości zadania, był gotowy na kukuryku, konar zapłonął, czy jak tam mówią te reklamy. W każdym razie uratował Real Madryt przed stratą bramki i powtórnym remisem w dwumeczu. Natychmiastowa reakcja Carlo Ancelottiego na wydarzenia na boisku zmienia doświadczonego Castagne na młodziutkiego Traore. I dobrze, trzeba dawać szansę młodym, wolnym elektronom. Real w końcu przypomniał sobie, na którą bramkę gra i już Roberto Prawandowski w polu karnym rywali. Decyduje się na zagranie po ziemi do Viniego, piłka jednak zostaje wybita. Jeszcze Tchouaméni złe petyny do Traore, ten jakby od niechcenia, ale jednak po rękawicach Pickforda zdobywa bramkę na 3-0, co powoduje generalnie i dosłownie upadek zawodników Leverkusen. Bądź co bądź, trzeba przyznać, że Carlo Ancelotti miał nosa do wpuszczenia Traore. Dlaczego jednak Pickford wpuścił tę bramkę? Przeanalizujmy na spokojnie jeszcze raz uderzenie obrońcy królewskich. Jaka konkluzja? Piłka leniwie leciała, leniwie również kozłowała od boiska, no i Pickford również leniwie podszedł do defensywy. Stwierdzam jednak, że niestety, ale przesadził ziewając podczas upadku. No i to zaważyło na tym, że Real Madryt może w tej chwili cieszyć się z trzeciego trafienia w tym meczu. Andrich na wybiegającego Muniaina, ale tutaj niestety, oczywiście dla zawodników Bayeru, jest spalony. Jeszcze zmiany w Bayerze, no w sumie to nie wiem co one dadzą, ponieważ przecież Real Madryt ma 2 gole przewagi, a nie 1, więc nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek remisie w dwumeczu i dogrywce. Gwizdek końcowy sędziego, Real Madryt na swoim własnym stadionie w brawurowym stylu powraca do półfinału w Champions League. Bayer Leverkusen nie miał dzisiaj nic do powiedzenia i jedyne co mógł, to patrzeć jak Prawandowski ładuje im 2 bramki do siatki, a Traore podwyższa przewagę w dwumeczu.
Szybkie podsumowanie ćwierćfinałów. Wolfsburg czeka na rozegranie. Liverpool z Manchesterem również, natomiast Real Madrid pewnie 5-3. I FC Barcelona 3-0 z Bayernem Monachium meldują się już w półfinałach. Wzrasta zatem szansa na kolejne Grand Derby w tym sezonie. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Kolejny epizod rozpoczniemy meczem La Ligi przeciwko Celcie Vigo, która okupuje na chwilę obecną 8. lokatę. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo jak zawsze zachęcam do komentowania tego odcinka, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, na kogo tym razem w półfinale Real Madrid trafi w rozgrywkach Champions League, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. To tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!